Córka po przyjściu na świat czekała na niego razem z matką. Ojciec zapadł się pod ziemię. Gdzie wtedy był? Dzień, w którym córka lub syn przychodzą na świat, to dla rodziców zawsze moment wielkiej radości i wzruszeń. Zwłaszcza, że nie wszystkim udaje się spełnić swoje marzenie i powołać do życia potomstwo, nie mówiąc już o całej gromadce dzieci. Wydawać by się mogło, że pierwsze dni malucha to bardzo ważna chwila, kiedy należy otoczyć je opieką i ciepłem. Jednak nie dla wszystkich jest to tak oczywiste. Niektórzy przeżywają tak wyjątkowe wydarzenie w zupełnie inny sposób. Pępkowe to już tradycja z długą historią, kiedy ojciec nowonarodzonego dziecka świętuje ten sukces nie z partnerką, lecz z kolegami. Zamiast pampersami i balsamami otacza się pełnymi kieliszkami i zakąską. Chociaż ten zwyczaj powoli odchodzi w zapomnienie, niektórzy wciąż go praktykują, myśląc, że skoro córka lub syn już pojawili się na świecie, to mogą przez chwilę zaczekać na nich w objęciach swoich matek. Córka powodem do libacji partner koleżanki 23-letniej Pauli długo nie mógł dojść do siebie po tym, jak został ojcem. Kiedy jego córka przychodziła na świat, on rozpoczął wielkie świętowanie z kolegami. Taki sposób obchodzenia pępkowego to już rzeczywiście rzadkość. Ojciec, gdy tylko zaczął pić, nie mógł przestać, podczas gdy jego żona leżała w szpitalu. Najwyraźniej to wydarzenie musiało mocno nim wstrząsnąć. Córka się pojawiła, a ojciec. Zniknął. Paula zdradziła, że partner jej koleżanki pił bez przerwy przez dwa dni. Zaraz po tym kobieta przyznała, że absolutnie nie akceptuje takiego zachowania. Według dziewczyny, która sama jest matką, ta wyjątkowa chwila wymaga obecności obojga rodziców. Dodaje również, że jej własny partner nie pił, kiedy na świat przyszło ich dziecko. Dzisiaj grzeje, 1. Pierwszy kraj na świecie zamyka granice przez wirusa z Chin. Nie wiedzie żaden turysta 2. Media przemilczały sprawę. Zmarł uwielbiany bohater chłopaków do wzięcia w Polsce, zdania są wciąż podzielone. Według niektórych mężczyzn, kiedy na świat przychodzi córka bądź syn, po prostu trzeba opić ich zdrowie. W końcu taka okazja nie zdarza się codziennie. Ale czy jest to powód do tego, aby nie przestawać pić przez dwa dni? Najlepsze newsy dnia, źródło, Wirtualna Polska. Nie przegap żadnych najciekawszych artykułów. Kliknij i obserwuj Pikio. PL na Google News.